To jest księgozbiór ojca. Tu są ojca szkicowniki. Wszystko zostało tak, jak za jego życia. Dzięki temu też wiem, gdzie co jest, no bo zawsze ojciec miał porządek w swoich notatkach. To jest pracownia, w której mój ojciec pracował w ciągu ostatnich 20 paru lat swojego życia. Podczas przebudowy domu tę pracownię dla niego jakby przygotowałem, żeby mógł opuścić pracownię, która była na piętrze, w celu jakby powiększenia mieszkania dla mojej rodziny. No i po śmierci ojca wszedłem w tą przestrzeń, praktycznie jej nie ruszając, tylko dokładając swoje książki, jakieś tam drobne rzeczy, ponieważ mam w tej chwili ten luksus, że mam dwie te pracownie. Jedna jest czysta, czyli ta po ojcu, gdzie właściwie rysuję, maluję, piszę różne teksty, odbywam spotkania, tak jak z tobą. I druga pracownia, która jest takim właściwie brudnym warsztatem, w którym robię swoje obiekty, w których mogę i spawać, i malować, i robić różne rzeczy, których po prostu nie da się zrobić w tej pracowni. Mam do tej przestrzeni duży sentyment i właściwie poza tym, że wprowadziłem kilka książek ze swojej pracowni, parę regałów z książkami, które miałem też w takim malutkim pokoiku w piwnicy, który był taką moją czystą przystanią. Też pełnił funkcję pracowni, mimo że był bardzo mały, ale też lubiłem tam pracować. No i reszta została i muszę powiedzieć, że nie mam najmniejszego powodu tego zmieniać, ponieważ to otoczenie raz, że jest mi znane, jest mi bliskie, wszystko wisi na swoim miejscu, co daje mi też taką namiastkę właściwie, że mimo, że ojca nie ma od 2014 roku, to tak naprawdę jest. Tu jestem z ojcem na pochodzie pierwszomajowym, myślę, że to jest tam 71, drugi rok. I tu są świetne nazwiska, profesor Teser, profesor Kopczyński, profesor Kurzawski, profesor Rajmund Hałas, profesor Twarowski, no, mój ojciec i ja idący za rękę. Wiadomo, że wszystko, co się zrobi, co nie jest jakby filmem czy fotografią, jest jakby z drugiej ręki. W przypadku rzeźbienia z natury, rysowania z natury, czy w ogóle w przypadku malarstwa, na pewno nie jest to medium szczęśliwe. Tym bardziej, że to jest medium, które samo sobie interpretuje kolor, czy różne inne rzeczy. I to jest na pewno kłopotliwe. W naszych pracach, które mają charakter działań przestrzennych, nie jest to aż tak ciężkie, ale muszę powiedzieć, że też o pewnych rzeczach przestaliśmy jakby dyskutować, dlatego że to nawet nie ma sensu. Najwyżej pytamy, aczkolwiek wiemy, że odpowiedź może być przypuszczająca, a kiedy mamy wątpliwości co do, nie wiem, koloru czy czym to jest, no to próbujemy się werbalnie jakby porozumieć. Jest to trudne. Niemniej jednak na pewno dobre jest to, że w pracowni jest ta dyscyplina spotkań, wszyscy się spotykamy, dyskutujemy o realizacjach systematycznie i czasami mam wrażenie, że gdyby tak, z taką intensywnością i powagą funkcjonować w normalnym trybie, to ten proces rozwoju byłby znacznie szybszy. Pracowni, w której pracujemy, to tak naprawdę staramy się ją traktować jako czystą przestrzeń o takim charakterze galeryjnym. Sprzęt to jest tylko narzędzie. Najważniejsza jest kwestia konceptu. Oczywiście potrzebna jest ilość fachowców znakomitych, którzy potrafią ten sprzęt obsługiwać. Mnie akurat bardziej interesuje jakby to, do czego go można użyć, niż to, jak go się używa. no ale żeby czasami coś wymyśleć, trzeba też znać możliwości, w cudzysłowie mówiąc, kompetencje takiego sprzętu, żeby go sensownie wykorzystać. Także ten obszar technologiczny jest bardzo ważny, niemniej jednak są studenci, którzy, że tak powiem, pracują z kurzem i z pajęczynami, mówiąc przewrotnie o tej drugiej stronie, gdzie ta technologia jakby nie jest tą rzeczą priorytetową. I to jest dobre, ponieważ nie można być też niewolnikiem umiejętności, narzędzi i takich, można powiedzieć, być uwodzonym przez technologię wyłącznie. W takim kontekście tradycyjnym to ja w ogóle nie rzeźbię, ale obiekty czy instalacje robię właściwie cały czas i one zajmują bardzo dużo tego czasu. Między innymi te, które na wystawie w Częstochowie są pokazywane, to są prace, które robiłem w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, bo tyle czasu wymagało, że tak powiem, ich sfinansowanie, ich zrobienie, przetestowanie, a to są prace, przy których też partycypowali moi serdeczni koledzy, przyjaciele, bo sam nie byłbym w stanie ich wykonać, więc nad pewnymi rzeczami pracuję bardzo długo. Czasami ta praca jest dosyć taka mechaniczna i taśmowa, wobec tego nie sposób robić tych prac na jakiś termin, bo ja nigdy nie robię prac na wystawę, tylko je wystawiam wtedy, kiedy są gotowe. A kiedy jestem nimi zmęczony, no to wchodzę do pracowni tutaj, że tak powiem, na piętro wyżej, maluję, rysuję, czy pracuję z fotografiami. Te wszystkie rzeczy są mi potrzebne, aczkolwiek miałem bardzo ciekawą sytuację, ponieważ ja, będąc na drugim roku studiów, przestałem malować. Przestałem malować i właściwie głównie rysowałem. Dzięki otwartości mojego mentora, profesora Dudkowiaka, miałem taką możliwość, że nawet te problemy malarskie rozwiązywałem w rysunku i nie miałem powodu, żeby malować. Nie było mi z tym źle, wypowiadałem się w innych obszarach, ale potem, i to właściwie głównie po śmierci ojca, pojawiła się taka niesamowita sytuacja, ponieważ zostały fragmenty, które ojciec przygotował do prac, które nigdy nie były właściwie wykończone, wykorzystane przez niego, do tego cyklu reszty reszt. I robiąc różnego rodzaju porządki, na to natrafiłem i zrobiłem pracę, która stała się takim homaż dla ojca, która nazywa się Trwanie i los, i jest zbudowana właśnie z tych elementów, które znalazłem, i z deski, która w tej pracowni, na tej ścianie, była pod ścianą, była płaska, długa chyba na 2 metry deska, która była oklejona płótnem, zagruntowana, na której ojciec stawiał wszystkie prace, kiedy oglądał lub komuś pokazywał. To na przykład jest działanie, które zrobiłem na festiwalu w Tokio w 2004 roku. What I Eat Is Me. I to jest taki wielki śpiwór w formie banana. No i właśnie tu chodzi o taką rzecz nieodwracalną. Mianowicie banana, kiedy obierzemy już go z powrotem, nie jesteśmy w stanie ubrać w skórę. Natomiast my naszą kulturową skórę, a więc rzeczy, jesteśmy w stanie zdejmować i zakładać cały czas. I właśnie ta praca jest o tym. Powinienem powiedzieć, że historia w ogóle z owocami zaczęła się od 92 albo 3 roku, kiedy zrobiłem pracę w Szczerym Polu i właściwie to była praca, która polegała na połączeniu połówek owoców sztucznych z owocami naturalnymi, a ta praca była zbudowana na moich zainteresowań martwą naturą holenderską, która z kolei to martwa natura jest dla mnie źródłem instalacji. To znaczy ja właśnie w układaniu martwej natury przez malarzy niderlandzkich, komponowania, budowania tej całości z elementów, które jednocześnie są obdarzone bardzo określoną symboliką, uważam za akt kreacji. Oczywiście w tamtym czasie dopiero malarstwo mogło o tym zaświadczyć, natomiast dla mnie samo to układanie jest bardzo zbieżne z intencją instalacji, która właściwie pojawiła się po pojęciu environment, czyli środowisko, jako pewne medium artystyczne. No i dla mnie tym źródłem instalacji jest właśnie budowanie tej martwej natury, a czy ona jest duża, czy jest mała, to już jest zupełnie inna sprawa. No i później te plastikowe banany, czy sztuczne banany, w zestawieniu z tymi bananami żywymi dawały mi kolejne odniesienia, kolejne możliwości jakby dialogu, prowadzenia dialogu, rozpatrywania problemu czasu, przemijania, czy tego kontekstu baroku, jak usychanie, gnicie. I takie dwie gigantyczne realizacje zrobiłem, jedną właśnie w Trnawie na Słowacji, a drugą, która nosiła tytuł Wyraźność i czas, zrealizowana w gorzowskim BWA. Tu są banany niebieskie w białe gwiazdy. No a to są płotki takie ostrzegawcze, na przykład kiedy dziura jest na drodze, żeby ktoś nie wpadł. No i odniesienie do pasów, które z kolei reprezentują kolonie na fladze amerykańskiej, no i białe gwiazdy do stanów poszczególnych i tło niebieskie, no więc nie pozwolono mi. Bo mówiliśmy o tych symbolach czy rzeczach o charakterze symbolicznym w moich pracach. Otóż będąc w Stanach Zjednoczonych, pokazywałem swoją dokumentację, już teraz, to było w Chicago, w jednej z uczelni artystycznych i najpierw to były, oczywiście to wszystko odbywało się już po 11 września i zostałem poproszony o to, żebym pokazał, co będę pokazywał. I pokazałem pracę. Jedna z prac nosiła tytuł Martwa natura z upadłym mitem. I proszę sobie wyobrazić, że tam w tej pracy była siatka, która była uszyta z niebieskich bananów w białe gwiazdy i były elementy takich pachołków drogowych, czyli pasy biało-czerwone i barierek, i lampka drogowa i suche banany. I nie pozwolono mi tej pracy pokazać, ponieważ ona nawiązywała do flagi amerykańskiej i odbierano ją jako antyamerykańską. Ja oczywiście powiedziałem, że przyjechałem z wolnego kraju, jestem niepokorny i pokazałem tę pracę i powiedziałem, dlaczego jej miałem nie pokazywać. Oczywiście wszyscy się śmiali i klaskali, ale to jest też sytuacja pewnego niewolnictwa polegającego na tym, że my bardzo powierzchownie pewne elementy czytamy. Jak już się pojawia biała gwiazda na niebieskim tle i pachołki drogowe, które mają odniesienie do czerwono-białych pasów, to już jest afera, bo może to jest kwestia naruszenia pewnej godności flagi, a to w ogóle nieprawda. Słucham jazzu, muzyki poważnej, Mozart, Bach, ale słucham Koloseum, Tomasz Stańko, Możdżer, Miles Davis. No, również lubię bardzo Erika Claptona. No, słucham po prostu muzyki. To jest tak, że kiedy byłem młodszy, to byłem bardzo kategoryczny. Bardzo lubiłem Beethovena i pamiętam, że kilka jego symfonii nawet gwizdać potrafiłem. W kółko jako dziecko, bawiąc się, słuchałem płyt. Potem rock, a potem się okazało, że właściwie muzyka jest czymś tak wspaniałym i czymś tak szerokim, że mimo że Miles Davis jest kimś kompletnie innym od Mozarta czy Szostakowicza, to w ogóle nie stoi w przeszkodzie, żeby lubić ich wszystkich. To wszystko jedzie. To jest ta instalacja Consensus Omnium. Tu są układy ruchome i sterowanie, stelaże i stojaki, które też musimy zabrać. I to raptem jest jedna praca. Prace, które będą pokazywane, w większości to są pokazy premierowe. Tak jak mówiłem, one były przez ostatnie 2 lata wykonywane. Jedna praca dotyczy dialogu, który prowadzę z twórczością innych artystów. W tym wypadku to będzie druga praca, która odnosi się do dialogu, który prowadzę z Tadeuszem Kantorem. To jest praca dotycząca, czy dialogująca z Umarłą Klasą. Praca pod tytułem Jednostka edukacyjna. No i ona odnosi się do śmierci, do zagrożeń, a jednocześnie do innego pojęcia umarłej klasy, to znaczy do właściwie edukacji, która też niestety niesie śmierć, ponieważ nasza wiedza może być wykorzystana przeciwko nam samym. I druga praca, taka duża, która jest tą pracą tytułową tej wystawy, czyli Consensus Omnium, tłumacząc za obopólnym przyzwoleniem. Jest to praca, która mówi o takim pejzażu postprzemysłowym, a właściwie o w takiej, można powiedzieć, mówi o takiej przeskalowanej ilości zużytych elementów samochodowych i jednocześnie samochód jako rodzaj takiego zagrożenia cywilizacyjnego, ale nie tylko ten samochód, który nas uderza i my ulegamy wypadkowi, ale również taki synonim w ogóle poruszania się i współczesnego bycia. Tych samochodów jest coraz więcej, one oczywiście coraz bardziej trują środowisko i dla mnie już nie jest w ogóle ważne, czy one są na ropę, na benzynę, czy będą elektryczne. Kolejne prace, no to będą prace malarskie, które odnoszą się do takiej serii, kiedy rama staje się treścią. No i ta rama ma kontekst na przykład polityczny, bo dotyczy Chin i Turcji, ale i Unii Europejskiej, ale dotyczy na przykład konsumpcji czy czysto artystyczno-estetycznych kontekstów. Będzie też praca, która jest też takim cyklem, czy pracą z cyklu dialogiem, dialog z twórczością innych artystów, ale też sięgnięcie do starożytnej Grecji i sporu Zauksysa z Parazjosem o to, kto jest, że tak powiem, lepszym i wyżej stojącym malarzem iluzyjnym. No i tam była ta słynna sytuacja dotycząca oszukania ptaka i oszukania malarza poprzez namalowanie zakrytej kurtyny na obrazie. Czy ten obraz już jest gotowy? Bo wiem, o którym mówisz. Tak, to jest instalacja z dwoma figurami, jest gotowa i właśnie też premiera tej pracy będzie w galerii w BWA Częstochowskim. No i będzie też praca Śliska Pamięć, która jest taką pracą przestrzegającą nas przez, czy właściwie mówiącą o kruchości naszej pamięci, a takim elementem również w tej pracy będą te plastikowe czy sztuczne banany, które są właśnie dla mnie czymś, co narusza, czy raczej jest dowodem na naszą słabą pamięć, skoro my musimy je robić, produkować, żeby sobie coś uzmysłowić. No i pokażę też cykl rysunków, który jest ostatnim zrobionym, jeszcze nigdzie nie pokazywanym cyklem, oraz zdjęcia, które właśnie są pracami z bananami, zrobionymi w takich przestrzeniach jak Galeria BWA w Jeleniej Górze, czy właśnie Galeria Synagoga w Trnawie. I one nie są tylko dokumentacją tych zdarzeń, ale też jeszcze działam na tych fotografiach i maluję, coś tam im doklejam, dzięki czemu udaje się uzyskać jeszcze zupełnie inną sytuację, która nie jest w ogóle możliwa w rzeczywistości. Robię to dlatego, że no, taki jest mój program na życie. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Nie wiem, czy mógłbym robić coś innego, aczkolwiek też jestem normalnym człowiekiem, który ma czasami zupełnie normalne ciągoty, nie wiem, w ogóle niezwiązane z twórczością. A one mi są też potrzebne do tego, że czasami to, co jest najbardziej inspirujące, wcale nie przychodzi z tego obszaru sztuki, który jest no, i gigantycznym worem, i bardzo atrakcyjnym, a wręcz przeciwnie, z czegoś bardzo potocznego, błahego, czy wręcz jakby z innego świata, z innego obszaru.